Szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy przynależność Polski do eurokołchozu jest nadal dogmatem. Zjednoczony front eurokołchozowo-wojenno-covidowo-hanukowy radby trzymać Polaków za twarz pod pretekstem modernizacji postępu. Nie będą uczyć nas historii Niemcy ani Żydzi. Nie będą naszych dzieci wychowywać i tolerancji uczyć dewianci. I nie będzie nam eurokołchozowa Rada Komisarzy Ludowych tłumaczyła, jak mamy się rządzić we własnym państwie. Stop segregacji sanitarnej, precz z WHO. Stop ukrainizacji Polski i stop banderyzacji polskiej racji stanu. Tam, gdzie nie ma chrześcijaństwa, no właśnie, w Gazie nie ma chrześcijaństwa. I tam nadludzie, Żydzi, mordują Palestyńczyków. Świat się dzieli na ludzi, czyli Żydów, i nie Żydów, czyli podludzi, czyli człekokształtne zwierzęta. Precz z komuną, precz z żydokomuną, precz z eurokomuną. Prawacy wszystkich krajów, łączcie się. Szczęść Boże. Nazywam się Braun. Grzegorz Braun. Drugi na liście numer 2. Konfederacja. Do Europarlamentu z Małopolski i Świętokrzyskiego. Jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Z Panem Bogiem będzie się działo.